Anika i Tomek zakręcili kołem fortuny w celu wygrania nagrody. To jest to wielkie koło. Anice wypadło 17. Tomek wylosował liczbę, która była o 15 większa od liczby Aniki. Jaka liczba wypadła Tomkowi? Zatrzymajcie ten film i policzcie to samodzielnie. Okej, okay. to co ja zawsze robię, to zapisuję sobie to, co wynika z treści zadania, a potem. Zastanawiam się, czy coś sensownego z tego wynika. No to po kolei. Mamy Anikę, i z treści zadania wynika, że kiedy Anika zakręciła kołem, wylosowała liczbę 17. To jest liczba Aniki. Co wykręcił Tomek? Treść zadania mówi nam, że Tomek wylosował liczbę o 15 większą od liczby Aniki. Czy liczba Tomka była większa czy mniejsza od liczby Aniki? To zdanie mówi nam, że liczba Tomka jest o 15 większa od liczby Aniki, czyli z tych dwóch liczb, liczba Tomka będzie większa. Będzie to liczba Aniki plus 15, czyli o 15 więcej niż 17. 17 to liczba Aniki, czyli liczba Aniki 17 i o 15 więcej, czyli dodać 15. O 15 więcej niż 17 to 17 dodać 15. No to obliczmy, ile to jest 17 dodać 15. Zapiszmy te liczby jedna nad drugą, tak żeby odpowiednie pozycje się pokrywały. 17 to 1 dziesiątka i 7 jedności. 15 to 1 dziesiątka i 5 jedności. I dodajemy. Jak zwykle, najpierw kolumna jedności. 7 jedności dodać 5 jedności to razem 12 jedności, a 12 jedności to to samo co jedna dziesiątka i 2 jedności. Dwie jedności zapiszemy tutaj w kolumnie jedności, a jedną dziesiątkę przeniesiemy do kolumny dziesiątek i zapiszemy tutaj. 7 dodać 5 równa się 12. 2 tutaj, jedynkę przenosimy tutaj. Ale to co naprawdę się dzieje przy takim dodawaniu, to jak dodamy 7 dodać 5, to otrzymujemy 12, czyli dwie jedności i jedną dziesiątkę. Teraz możemy dodać dziesiątki. 1 dziesiątka, dodać 1 dziesiątka, dodać 1 dziesiątka to razem 3 dziesiątki, czyli razem 32. Czyli, kiedy Tomek zakręcił kołem, koło zatrzymało się na liczbie 32. Zawsze powinniście sprawdzić, czy otrzymany wynik ma sens. W treści zadania czytamy, że Tomek wylosował liczbę, która była o 15 większa od liczby Aniki. Czy 32 jest o 15 większe od liczby Aniki?